Dzisiaj w Polsce mamy kolejny dzień wielkiej fali upałów. Jest 32 stopnie, o ile się nie mylę. Tak więc słuchajcie, każde 1000 łapek w górę, które zostawicie pod tym odcinkiem, to jest minus 1 do temperatury. Więc spróbujmy zbić tę temperaturę do zera, a może się uda. Oczywiście zapraszam was standardowo na G2. Oczywiście link macie w opisie, gdzie możecie kupić Slime Ranchera. I zapraszam was także do zostawienia subskrypcji na moim kanale, na zachętę, żeby nas było tutaj więcej. A my przechodzimy już oczywiście do giereczki Slime Ranger, waszej ulubionej oczywiście tutaj standardowo. Sporo pograłem na streamach, na które was oczywiście również serdecznie zapraszam. Link znajduje się do Twitcha w opisie. Nie streamujemy już na YouTube, streamujemy na Twitchu i tam właśnie sobie farmię w Slime Ranchera, co nie, sobie farmię Golda, żeby te odcinki, które teraz oglądacie, były bardzo kozackie. Więc tak sobie to wymyśliłem. No i będę sobie popijał na odcinku wodę, ponieważ jest giga gorąco i no po prostu jest giga gorąco. No co tu dużo mówić, prawda? Więc wy również pamiętajcie o nawodnieniu, bo w te upały naprawdę, naprawdę trzeba pamiętać o nawodnieniu. I pierwsze co zaczniemy, to zaczniemy od nawadniania naszych slajmów, bo one też potrzebują wody, prawda? Nasze słodziaki tutaj. I trochę je tutaj ochłodzimy wszystkie, proszę bardzo, te upały, w te upały slajmiki, proszę, to dla was. Nie wiem czy lubicie, chyba różowe lubią wodę, tak mi się wydaje. Więc dobra, trochę ich tutaj poochładzamy. No i dobra, słuchajcie, co dzisiaj zrobimy? Mamy 10 tysięcy golda, tak więc całkiem uważam, że przyzwoicie. Więc na pewno coś dzisiaj uda się wykminić. Chciałbym nakarmić dzisiaj jakiegoś gordo i po prostu odkryć jakąś nową krainę. To będzie cel naszego dzisiejszego odcinka. I może uda się odkryć jakiś nowy styl. Tak więc liczę na to, że... Ops, oj, przepraszam was, tutaj biedne paddle slimy. Więc liczę na to, że pod tym odcinkiem uda wam się super dużo łapek w górę zostawić. To pamiętajcie, każdy 1000 łapek w górę pod odcinkiem ze Slime Ranchera to minus 1 do temperatury. A wiem, że upały są naprawdę przekozackie, więc myślę, że jak najbardziej tutaj obniżenie temperatury się przyda. Dobra, zbierzmy to co mamy, zaróbmy jeszcze trochę golda i odwiedzimy sobie jakieś tutaj dzisiaj gordziaki, tak mi się wydaje. A jako, że mamy też trochę golda, to równie dobrze, wiecie co możemy zrobić? Możemy sobie tak naprawdę możemy sobie coś tutaj poulepszać. Ogródki mam, jak miałem. Tutaj sobie rosną cebule, tutaj sobie rosną truskawki na drzewach. Tutaj, no niestety tej wymiany nie dokonamy, bo niestety nie mamy tego, czego ona tutaj potrzebuje. Dobra, tu zebraliśmy. I jeszcze nam zostało tak naprawdę tutaj z tych różowych. One wyglądają na głodne. Co się dzieje z tymi różowymi? Przecież macie tutaj dużo. Jecie wszystko. Czemu one nie dostają jedzenia? Te kurde dozowniki do jedzenia jakoś tak nie do końca działają tak jak by powinny, takie mam wrażenie troszeczkę, wiecie? Dobra, jeżeli chodzi o upgrade'y, to chyba wszystkie mam zakupione, tak mi się wydaje, ale sprawdźmy. Tak jest, wszystko co potrzeba to oczywiście tutaj mamy. Niedawno sobie odkryliśmy też ogródek tutaj, nasze tutaj tajne ogrody. W ogóle dzisiaj też połączymy sobie na pewno jakieś slajmy, bo ja też tutaj miałem jakieś przygotowane, jeżeli chodzi o to. Jakieś slajmy tutaj miałem przygotowane. Muszę zobaczyć, co lubi ten gordo i inne gordo, żebym tutaj mógł je fajnie nakarmić i dość szybko, żebym nie musiał się tutaj 10 razy wracać. Trochę też nazbierałem w ogródkach, więc tego wszystkiego tutaj mamy fajnie i dużo, więc na pewno to wszystko będzie nam tutaj ładnie, pięknie działało, tak przynajmniej mi się wydaje. Kury sobie żyją swoim życiem. Oka to chyba było tutaj, tak jest. Tak, oka, super, dobra, pięknie. W ogóle jeżeli chodzi o serię, którą planowałem z Farming Simulator 19, na razie odkładamy to na później. Mamy wystarczająco dużo serii, zauważyłem, że dwa odcinki dziennie jakoś super wam się nie podobają. Po prostu na ten drugi odcinek jest jakby zakupywany i to jest za dużo dla was, dwa odcinki w ciągu dnia. Więc będzie po prostu jeden odcinek, a czasem nawet będzie co drugi dzień odcinek, więc tak sobie to wymyśliłem. Dobra, siema, tu jest ten gościu. Jakie one lubią? To jest taki kamienny, co nie? Zwykły kamienny, tak? Rock slime. Heartbeat. Super, czyli lubisz coś takiego. A tego akurat się składa, że mamy pod dostatkiem. O ile się nie mylę. Chyba się nie mylę, wiecie? Heartbeat to mamy dużo, dobra. Zbierzmy ile się da. Prawdopodobnie będę mógł... No chyba powinno wystarczyć tyle. Weźmy maksymalnie ile się da, czyli 40. Pyk. Dodatkowo pójdziemy jeszcze odwiedzić kolejnego gordo, czyli tego, duszkowego, tak? Bo te też duszkowe też mieliśmy tutaj dzisiaj połączyć. I chyba był nawet pomysł, żeby połączyć fosfor slimy z boom slimami?
Jakoś tak, ale nie mam pewności. Q-berry, czyli wydobycie truskawki, czyli idealnie. Kolejna rzecz, której mam bardzo dużo. Opłacało się tutaj farmę, że tak powiem, prowadzić na streamkach, na które was zapraszam. Pamiętajcie, na YouTubie już nie streamujemy. Streamy są teraz tylko i wyłącznie na Twitchu. I kury, przestańcie gdakać, mnie tutaj, kurde, irytujecie. Dobra, pójdźmy sobie do naszych Gordo i pozbierajmy przy okazji slajmy, które będziemy chcieli połączyć. Zastanawiam się właśnie, czy połączyć te nocne slajmy z jakimiś takimi, kurde, wybuchowymi. Kurde, ciężka decyzja, powiem wam szczerze. Ale na pewno fosfor ten mi się przyda, jeżeli o to chodzi. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, no to lecimy sobie do tego naszego pierwszego słodziaka, którego musimy nakarmić tutaj. No i może dzisiaj też uda się odkryć nową krainę, więc mam nadzieję, że tych łapek w górę naprawdę dużo zostawicie. Na to tutaj oczywiście liczę. Dobra, i on powinien być gdzieś tutaj na dole. Doskonale pamiętam to. Tak jest, tu jest zejście do jaskini. Ono gdzieś tutaj powinno być. Czy to nie było przypadkiem? Nie, coś chyba tutaj, wiecie. A, dobra, po prostu tutaj, okej. Zlało mi się z tłem, nie zauważyłem. Siemanko, co tam? Uwielbiasz to, prawda? Więc karmimy wielkiego tutaj naszego grubaska. W ogóle zobaczcie, jaki on jest ogromny. Wow, jest naprawdę, naprawdę duży. Tu mamy też kapsułę, ale nie możemy na razie kapsuły otwierać. Więc proszę, to dla ciebie. Nic się nie zmarnuje jedzenia. Wszystko, w ogóle kurę, lubisz kury? Nie lubisz kur, dobra. Dobra, nakarmy go maksymalnie. Boom, wybuch. I super, możemy sobie zebrać od razu te nasze fosforowe slajmiki. Bęk. I zbieramy oczywiście kluczyk, będziemy mogli dostać się do kolejnej krainy, więc super. W sumie to tak naprawdę was nie muszę zbierać, wystarczy mi fosfor plort. Tak prawdę powiedziawszy, ale zobaczymy, zobaczymy jak będę je łączył, tak więc to jeszcze wszystko nam tutaj się wyklaruje. Dobra, mamy oczywiście kluczyk, tak więc super. Mamy klucz, więc będziemy mogli się udać do kolejnej krainy, ale póki co spróbujmy się udać tutaj, czyli w zupełnie innym kierunku. Czy my damy radę do góry polecieć? Aj, ciężko, będziemy musieli tędy się przedostać przez niebezpieczne tereny i nakarmić drugiego Gordo. Tak jest. Jeżeli jakiegoś Gordo czy coś pominę, to jak najbardziej w komentarzach możecie pisać. Możecie też w komentarzu napisać hashtag gorąco. Nawet z błędem ortograficznym dzisiaj wam pozwolę. O proszę, co my tu mamy? Ale to jest takie przejście, a to ja nie chcę tutaj. Ja nie chcę takiego przejścia, to mi się akurat jakoś super chyba nie przyda. Więc na razie tutaj sobie pójdźmy nakarmić drugiego Gordo i później się zastanowimy, co dalej. Są te nasze kocie slajmy, więc też fajnie. Pyk, pyk, mamy tych fosforowych 9. Super, no i 5 plortów, więc będziemy musieli trochę ich więcej w tych klatkach chować, bo jednak chcemy trochę więcej golda, prawda? Więc chyba połączymy lawowe z fosforowymi. Tych połączeń zresztą też w poprzednim odcinku naprawdę, naprawdę dużo napisaliście. Więc ja to czytam oczywiście, tylko wiecie, tych komentarzy jest 400, więc tak, aż tak wszystkich dokładnie nie jestem w stanie przeczytać. Ale połączeń było naprawdę, naprawdę mnóstwo przez was wypisanych, więc jakieś połączenia na pewno fajne tutaj zrobimy. Okej, dobra, jesteśmy prawie w mojej bazie, więc jesteśmy w ogóle w miejscu tak naprawdę. Bo nie tu chciałem pójść, troszkę się zagadałem. No i jak widzicie, troszeczkę poszedłem w złym kieruneczku. Dobra, tędy i przez jaskinię musimy. Przez jaskinię musimy się dostać. Tylko ta energia mi się strasznie wolno regeneruje. No, to jest troszkę irytujące, bo trzeba naprawdę długo odczekać. I znowu możemy biegać. Dobra, super, pięknie. To chodźmy sobie może tędy. Cyk, cyk. Okej, dobra, super. Teraz możemy pójść tutaj. Tędy, tędy. No i pięknie, słuchajcie. Udało się, jesteśmy już tutaj, gdzie chciałem. Tutaj zdobędziemy od razu też przy okazji tak naprawdę lawowe slajmy. Tylko zastanawiam się, jak to ogarnąć, co nie? Czy wywalić fosfor plorty? Tak, wywalmy fosfor plorty, po prostu. Siemka, ale go złapałem tutaj, lawowego. Zapolowałem na niego dosłownie. Dobra, no idziemy do jaskini nakarmić kolejnego Gordo. Tak więc dzisiaj dwa Gordo nakarmione. Proszę bardzo. Jeszcze uwielbiasz to, co nie? Pyk, 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 pyk. Oj, oj, oj. Bum. No i pięknie sobie wybuchł. I dostaliśmy tutaj oczywiście portal i takie coś, taką tutaj bombeczkę. Super. Więc jak najbardziej spoko. No i trochę hajsu, więc też nie ma tutaj narzekać. Cebula to już mamy. To też mamy, więc możemy sobie tutaj pyk, ładnie i pięknie wrócić. I mamy tutaj odpalony
portal, tak więc super. Ważne, że portal jest odpalony, więc jest gitara. Tutaj też jakieś slajmy będziemy mogli chować, zresztą mamy tutaj nawet klatkę na nie, więc na pewno coś uda nam się tutaj fajnego połączyć. Póki co mamy jednego boom slime'a, który będzie musiał nam tutaj wygenerować dużo plortów, ale myślę, że to one się tutaj bardzo fajnie połączą. Tylko tak, jeżeli chcę tutaj chować, że tak powiem te, to muszę tutaj Solar Shielda zamontować, bo one niestety te fosfor slime'y zginą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ile ja chowam w ogóle w klatkach? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba siedem, tak mi się wydaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, po osiem teraz chowamy, tak? Czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, Jezu, jak one latają. Dziewięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra, czyli idealnie. Nawet możemy jednego tutaj zebrać i dać tutaj boom slime'a, proszę. Wy jecie co? Owocki, a boom slime'y je mięso, więc będę musiał je tutaj połączyć. Nawet im tutaj trochę nawrzucamy owocków. Więc ten jeden boom slime będzie musiał się połączyć ze wszystkimi tutaj innymi, na to wychodzi. No i proszę, mamy to piękne połączenie. Jest trochę głodny, ale już teraz może jeść owoce. Tak? No i super, dwa oczywiście, patrzcie ile tu w ogóle zarobiliśmy na tych slime'ach. Coś pięknego i one tutaj będą się teraz właśnie pięknie nam ewoluowały, jak sami zresztą możecie zobaczyć. Coraz więcej, coraz więcej. No i będzie ich w końcu cała tutaj masa, jak widzicie. Proszę bardzo, boom, fosfor, slime. Wyglądają nawet słodko. I chyba nie wybuchają, wiecie? O właśnie, one chyba nie wybuchają teraz. Jak odkąd zmieniły się w fosforowe, to przestały wybuchać. Wow, okej. Więc całkiem fajne połączenie nam tutaj wyszło. O! Nie, jednak wybuchają. Jednak wybuchają, jak sami możecie zobaczyć. Ja tutaj chcę pokazać wam jak najbardziej. O, o! Coraz więcej ich tutaj jest, rozmnażają się, jak widzicie, nasze tutaj boom slimiki, więc fajnie, fajnie, super. Te dwa fosfor slime możemy już tak naprawdę się ich trochę pozbyć. Jeżeli chodzi o kury, zbierzmy te nasze kurki tutaj. Tutaj mamy stare kury nawet, więc też trzeba będzie je tutaj elder kury zebrać, elder heny. Kogutów też mamy trochę, ale nie możemy ich zebrać. Dobra, wiecie co, musimy zrobić tak. Bo wy teraz jecie mięso i owoce. To dość dziwne połączenie, jeść mięso i owoce. Ale okej, okay. Dobra, weźmy tutaj kolejne koguty. Super, zostawimy jednego koguta. I cyk. No i ze dwie kury, co nie? Żeby tutaj jakoś się nam rozmnożyły. A tymczasem damy tutaj wam wszystko do zjedzenia. Tak więc całkiem, całkiem pięknie. I one tutaj widzę nie mają jedzenia. Wy jecie właśnie owoce i to, więc trzeba będzie im rzucić odpowiednie owocki. Wy tutaj oczywiście lubicie te nasze cebule czy tam buraczki, więc to sobie tak zrobimy. No i teraz owoce, tak więc musimy dać im jakieś tutaj owoce. Owoce ja mam bardzo dużo, 137, więc bez problemu tutaj zapełnimy wszystko. No i co? No i to tyle w sumie, co nie? Nie no, oczywiście żartowałem. To nie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo coś jeszcze sobie dzisiaj porobimy na pewno. Żeby to nie było, że odcinek wyszedł taki dość krótki, co nie? Więc na pewno sobie coś ogarniemy. No i co? Co mogę powiedzieć? Nasza farma to się rozwija bardzo fajnie. Na pewno będę chciał sobie odkryć nową krainę jeszcze dzisiaj, więc też udamy się na, że tak powiem, przechadzkę. Tu jest kolejna wyspa i z tego co wiem, na tej wyspie jest też Gordo, więc fajnie byłoby go odkryć. Tu jest kolejny Gordo i to też jest ten kamienny, więc super. Mamy jeden klucz, tak więc możemy się przedostać tutaj, do tej krainy, ewentualnie do tej krainy. Tu będą miodowe slajmy, dobra, wiecie co, chyba już postanowiłem, że udam się do tej krainy, bo tam będą miodowe slajmiki, tak więc właśnie, właśnie, pozbierajmy tutaj. Nie mógłbym, jak mógłbym zapomnieć tutaj o oczywiście moich zbiorach, co nie? Które są bardzo dla nas ważne, nie może się tutaj nic zmarnować. Mamy też jedną klatkę taką, powiedzmy, tam w jaskini, więc to też sobie jakoś ją aktywujemy. Dobra, truskawki to możemy od razu wrzucić tym. Wy wszyscy macie jedzenie, macie. Macie i tutaj 14 marchewek, to wy potrzebujecie trochę. Ale chyba aż tak bardzo was nie muszę karmić, tak mi się wydaje. Zróbmy sobie na 2. 40, dobra, dodajmy sobie to. Cyk, wy sobie tutaj żyjecie ładnie skórami. Jak one wyglądają pięknie, co nie? Kurde. Coś pięknego, jak wybuchają. Coś czuję, że tutaj chyba będzie dobry biznes z nich robiony. Bo już patrzcie, mamy tutaj 3, trochę mało. One się zebrały wszystkie, nie zebrały się, ale 25 mamy tych fosforowych, więc coraz większy zarobek, jak jeszcze teraz zdobędę. I coś się odblokowało, jest, kolejny upgrade się nam tutaj odblokował, super.
od razu bez zastanowienia wszystkie upgrade'iki sobie kupimy. Oczywiście też trzeba będzie tutaj tak jakby odblokować kolejne rzeczy. Typu, okej, dobra, tutaj to się nam pojawia, typu właśnie nasze laboratorium, nasze bardzo cenne, więc to też ogarniemy sobie jakoś. No i tak, tutaj oczywiście możemy pójść, ale pójdziemy sobie tutaj odkryć nowe miejsce i może uda nam się zdobyć nowe slimy. Zobaczymy, jeżeli się nie uda, to chociaż będziemy mieli odkryte miejsce, więc myślę, że jak najbardziej i tak to będzie dla was spoko odcineczek, tak mi się wydaje. Slimy lubicie, więc jak najbardziej myślę, że taki odcinek nawet tutaj jak... nie odkryję wszystkich slajmów od razu w tej nowej krainie, którą sobie zdobędziemy, ani też nowego stylu, bo tam też pewnie czeka na nas nowy styl. Ale tak jakby będziemy musieli, żeby ten nowy styl zdobyć, trzeba będzie go poszukać, więc to trochę nam może czasu zająć. Ale myślę, że damy radę, tak więc na spokojnie lecimy sobie tędy i tu będzie tajemne przejście. Przestańcie wybuchać, kurde, slajmiki. Tak jest, tu jest przejście, więc tędy sobie ładnie, pięknie pójdziemy mostami do nowej krainy. To będzie kraina taka jakby, może nie pustynna, tylko bardziej, jakby to nazwać, ogrodowa, coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie, jak ją tak kiedyś nazywałem, ale wiem, że to jest bardzo fajny skrót. Dość niebezpieczny, ale myślę, że warto. I uwaga, uwaga, boom. Używamy slajmowego klucza i dostajemy się do kolejnej krainki, pięknie. Dobra, jakie tutaj slajmy na nas będą czekać? Mos Blanket, właśnie, tak to się nazywało. Jest to jedna z moich ulubionych krain, strasznie ją lubię, bo tutaj jest tak jakby takie ogrody, trochę jest tutaj zakręconych lasów, więc naprawdę dość ciekawie. Czy uda nam się znaleźć tu jakiś nowy gatunek? Tego nie wiem, tu sobie paddle slime pływa, jak gdyby nigdy nic. Tu jakieś kury, tu chyba będzie na pewno nowy rodzaj kur, tak mi się wydaje. Na pewno będą jakieś gordo, aha, tu się nie przedostaniemy. Musimy pójść tędy. I chyba tutaj górą, o ile się nie mylę, albo po prostu tutaj wzdłuż ogrodów. Tak więc no, tak to wygląda. Oczywiście te wszystkie skiny tutaj też są nałożone, te style. Kocie style, teraz są takie tygrysowe koty, więc to trochę inaczej wygląda teraz. Gdzieś tutaj powinno być odkrycie całej mapy. Dokładnie nie wiem gdzie, może tutaj gdzieś jeszcze jakiegoś slajma zgarniemy. Nie mam pojęcia, gdzie jest tutaj ukryty tak naprawdę ten nasz, jakby to powiedzieć... Siemanko, dzień dobry, panie miodowy slajmie. Ciebie też zapraszam tutaj, chodź, chodź, chodź. Dobra, mamy dwa miodowe slajmy. To już możecie wymyślać. I mamy nowy owocek, jabłka. Mint mango, właśnie, mint mango. Musicie już teraz w komentarzu wymyślać, z czym łączymy tak jakby miodowe slajmy. Jestem ciekaw, które połączenie wybierzecie. Miodowe slajmy, z czym wybierzecie tutaj nasze miodowe slajmiki? Z jakimi je połączycie? To mnie ciekawi w sumie. Tutaj możemy przejść, a tutaj, o kurde, troszeczkę się gubię w tej krainie, bo ona jest naprawdę dość zakręcona, ale może jeszcze uda nam się tutaj coś odkryć. Może niekoniecznie uda się odkryć styl, bo to jednak to wymaga troszkę szukania, ale kto wie, zobaczymy, zobaczymy. Ja osobiście, jeżeli chodzi o to, to bym je połączył może z tymi zielonymi, kurde, miodowe, radioaktywne slajmy, radioaktywny miód, No nie wiem, takie tutaj mi pomysły przychodzą do głowy, a co wy myślicie, wy to oczywiście dajcie znać. O, tutaj niebezpieczne, złe slajmiki. Nie fajnie, nie fajnie, nie lubimy takich slajmów. Dobra, jeszcze jeden miodowy, super. Jeszcze więcej miodowych, super, biorę. Jak najbardziej, miodowe slajmy, nigdy za wiele takich. Super, dobra, fosforowego możemy wyrzucić, on mi tutaj jakoś super giga nie jest potrzebny. Mint mango, obstawiam, że fosforowe lubią mint mango, zgadłem. Jeżeli chodzi o slajmy, to jest honey slime. Mint mango, oczywiście mint mango one uwielbiają tutaj. Tu mamy kapsułę, ale jeszcze nie możemy jej odkryć. Niestety, ale to sobie na pewno odkryjemy. I powinienem iść gdzieś w tym kierunku, tylko tak jakby... Dobrze, myślałem, że też kapsuła jest tam do odkrycia, ale jednak nie. Gdzieś tutaj się szło, prawdopodobnie. Gdzieś tędy. Okej, tutaj. Tu mamy te, okej. O! Co to jest? Ojej, truskawka. Wyglądało jakby to było coś zupełnie nowego. To mam oczywiście teleporta, więc też spoko. Jest nowy styl, słuchajcie. Udało się. Nie sądziłem, że w tym odcinku uda się znaleźć nowy styl. Ale dobra, jak widzicie, udało się odkryć. Tak więc otwieramy naszego tutaj treasure poda. I uwaga, jaki to będzie styl. Nowy styl slajmów. Wow, Royal Jelly, super, dobra, czyli akurat mamy miodowe i teraz one będą tak jakby, nie będą już zwykłymi miodowymi, tylko będą żelkowymi,
Wow, coś na tej zasadzie, więc musicie ogarnąć, jakie zrobić połączenie tutaj ich, bo to może być naprawdę giga ciekawe. Dobra, tu mamy nasze klatki piękne. No te paddle slime, kurde, one mi tutaj troszkę średnio pasują tak naprawdę. Ja je zawsze trzymałem w jaskini, ale dobra, tym razem zrobimy wyjątek. Miodowe będziemy trzymać w jaskini, bo już tutaj mamy przygotowaną odpowiednią klatkę na nie. Proszę bardzo, pyk, 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 pyk. Tak one teraz wyglądają, Royal Jelly, okej. Czyli mają tak jakby taką koronkę teraz tutaj. Koronki na głowach mają, całkiem fajne, fajnie to wygląda, naprawdę. O, tu jeden nawet przyszedł się przywitać, proszę. Siemka, co tam? Co tam, slajmiki? Sobie skaczecie tutaj, dobra, rzućmy im jakieś jedzenie. Oczywiście jakieś upgrade'y trzeba tutaj kupić, typu Plort Collector, Autofeeder. No i w sumie to tyle, bo resztę już mieliśmy zakupione. Więc ja im tutaj rzucę jakieś jedzenie. Jedno sobie zostawimy i na pewno będziemy musieli zasadzić te drzewa, bo to jest tak jakby też dość ważne, żeby tutaj one miały co jeść, więc warto tutaj takie drzewko zasadzić. Dobra. Tutaj mamy to, to mamy truskawki. One są potrzebne, więc też potrzebujemy nowego ogrodu, na to wychodzi. A więc musimy sobie pójść tutaj. Tu rośnie to, tu rośnie to. A tu będzie drzewo. Chyba zawsze tutaj stawiałem drzewo, więc może zróbmy odwrotnie. Zróbmy tym razem tutaj drzewo, żeby nie było, że ciągle to samo. Więc zrobimy sobie garden. Proszę bardzo. Oczywiście z upgrade'ami. Kup, kup, kup. Pięknie. I zasadzimy tutaj mint mango. Proszę bardzo, drzewko sobie będzie rosło. A przy okazji sprawdźmy, czy tutaj mam wszystko zakupione, wszystkie upgrade'y. Tak. Dobra, to zbierzmy to, co wyrosło. Też nie ma co tutaj... nie ma co tutaj oczywiście, no, po prostu czekać na to, bo jednak ważne jest, żeby mieć dużo zapasów, bo później to się może jak najbardziej przydać. Dobra. Zebranet, zebranet, pięknie, oka, oka, zebrane, super. Tam sobie rośnie, właśnie, tutaj mamy. Raczej jak strach na wróble jest, to raczej tak, raczej wszystko tutaj wykupiłem. Ale w tamtych ogródkach pozostałych dwóch może czegoś nie wykupiłem, ale zobaczmy. Tak na wszelki wypadek, co nie? Tu nam też wyrosło, jejku. Ja tego wszystkiego nie zbiorę, co nie? To jest najgorsze. Dobra, siema slajmy. Macie tutaj. Jeszcze więcej. Te różowe są strasznie żarłoczne. Oka oka to chyba wy lubicie... Może one lubią oka oka. Nie pamiętam, które lubiły oka oka. Dobra, nieważne. Rzućmy to tutaj. Super. Cebulę powinienem mieć tu. Super, 87. No nie mam ich za dużo, ale wydaje mi się, że one będą potrzebne chyba. Tak mi się wydaje za jakiś czas. Więc warto je tutaj mieć. Dobra, oczywiście nasz jeden tutaj slimik został przez przypadek, więc też go sobie tutaj odłożymy. Żeby tutaj kurde nie było, też go tutaj odłożymy do naszej jaskini, do ich jego kumpli. Pyk. Wy sobie jecie owocki. No kurde, tych owocków tutaj nie macie, więc będę musiał wam coś rzucić tutaj, żeby też te slimy głodne nie chodziły, co nie? Więc pięknie. Dobra, tutaj... Pyk. I chyba możemy iść do ogrodów, tak mi się wydaje. Ewentualnie możemy zobaczyć, jak wyglądają te style tutaj. Secret Styles. Oczywiście mamy tych styli jeszcze dużo do odkrycia, więc proszę bardzo. Taki był klasyczny miodowy slime, a tak wygląda Royal Jelly. Tak więc bardzo, bardzo fajnie, że coś takiego tutaj sobie odkryliśmy nawet w tym odcinku, że to się udało. Więc co, możecie wymyśleć, jakie zrobić połączenie z tymi naszymi, powiedzmy, slajmikami. Tutaj nam znowu coś wyrosło. Jakie połączenie zrobić z Jelly Royal, Royal Jelly Honey Slime, czyli miodowy slajmik żelkowy, tak go tutaj nazwijmy. Z czym go połączyć? Po prostu możecie to napisać w komentarzu. Może coś wybiorę, może coś fajnego wymyślicie, więc zobaczymy. No, tak więc w tym miejscu będziemy sobie oczywiście odcineczek kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam na streamy na Twitcha. Tam oczywiście sobie farmimy i też gramy w Slime Ranchera. Więc to, co nie ma na odcinkach, to możecie zobaczyć sobie na streamach, więc polecam. Link znajduje się do Twitcha w opisie. Koniecznie wbijcie i zafollowujcie. Dobrze, tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć!